cześć, witajcie moi drodzy w 31 odcinku z Borderlandsa i przejdziemy sobie do kolejnych misji pobocznych, jakie my tu mamy. Proszę bardzo, to jeszcze żeśmy nie zdążyli tego wykonać, a więc do roboty. Tak, do roboty, trzeba się cepnąć gdzie? Okej, okay, to trzeba będzie zrobić wraz z Commands East, więc tu nie ma problemu. Okej, okay, jest, ale się tepniemy tutaj, bo jeszcze u pewnego człowieka mamy jedną misję poboczną, którą też sobie weźmiemy od razu, żebyśmy mieli kilka misji. No i nie wiem, przez parę odcinków jeszcze będziemy robić te poboczne rzeczy, dopóki tego wszystkiego nie zakończymy porządnie. Jakieś ammo, nie wiem, kasy. O, kasa idzie do nas. Tu jakiś pistolecik. O, czyli nic takiego trudnego nie ma tutaj do szukania. Wczoraj nagrałem kolejny odcinek z 7 Days to Die, więc dzisiaj będziecie mieli drugi dzień, cośmy tam robili. Tego oczywiście nie zdradzę, bo to jest sekret. Już nie masz misji? Hi there. A szczerze ci w łeb? Dowiesz mnie o to swoje Hider? Kurde, się powtarza koleś. A, czyli nie ma misji u niego. To lipa. To taka lipa, że bierzemy pojazd i jedziemy stąd. Po czym oddamy tą misję i robimy następne. Coś tu jest? O, jakieś lekarstwo. Teraz w ten pojazd. Dokładnie, starczy tego łażenia. Kiedyś, w czasie czy później skończymy tego Borderlandsa, spokojnie. Czas nadejdzie, a grę zakończymy. Chociaż coś czuję, że jeszcze nie tak szybko, bo misji pobocznych jest więcej niż fabularnych, więc to jest właśnie to, że trzeba będzie się namęczyć. Patrz, nie wjedziemy, a przecież pojazd nie jest aż taki szeroki. No bez jaj. A, czyli trzeba tam będzie wbić. A, to polutujemy, żebyśmy sobie wzięli te wszystkie itemy, bo się nam przydadzą do handlu. Tu gdzieś jeszcze, o, skrzyneczka. Ty gnojku mały, won mi stąd. Jeszcze ktoś chce zabrać w zęby? Ale nie, to nie, nie, nie. O kurde, snajpereczka. Fajnie, wszystko fajnie. Ktoś tu chyba biegnie. No, zebrał to porządnie. Sprawdzę, czy za mną nie ma jeszcze jakichś skrzyneczek, bo ja to wszystko muszę dokładnie sprawdzać. A nikt za mnie tego nie sprawdzi. Fajnie, że za mną był wróg, którego nie byłem w stanie zauważyć. Nie no, fajnie, fajnie. Tu jeszcze są skrzynie. Kurczę, dużo tego jest. Dużo lutowania. No i o to chodzi. A lutowanie to jest moja specjalność w grach. Gdzie nie zobaczę, to coś się znajdzie. Muszę do niego chyba podchodzić, bo kurczę, to jest jakieś nieogarnięte. Przecież w niego celuję i no i powinien ginąć. Jakie to jest nieogarnięte. Znajdziemy lepszą broń kiedyś tamto. Wymienimy to za to gówno, którym teraz strzelamy tak bez przerwy. Tu kolejne szafki. Coś zebrałem. Kolejna broń, pewnie bezużyteczna. Kurde, mnóstwo tych skrzynek, mnóstwo. Czyli tu coś nas czeka. O, proszę. Się pięknie złożyło. Ktoś mi się pytał, czy będę nagrywał z Play Your Life. Chociaż grałem tam kiedyś.
nie zaprzeczę, bo mówię prawdę. To nie, to ja nie widzę sensu tego nagrywać. O, mam punkt skilla. Nic mi nie mówicie. Dajmy sobie teraz to. Poproszę, żeby było jakoś było wyrównanie. Co teraz? A, żeśmy coś aktywowali. Tylko gdzie to? Jakiś generator włączyliśmy. Tylko co to dało? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego, cośmy zrobili. Ale teraz tyle wiem, że musimy stąd wyjechać i po prostu pojechać tam do drugiego jakby generatora. Tak przynajmniej mi się to wydaje. No to jedziemy tam. Co to za problem? Tam dojechać. Zrobić to, co... Jezu, Lilith, kurczę, ty naprawdę jeździć potrafisz. Naprawdę skill w jeżdżeniu masz nieograniczony. Czyli teraz trzeba będzie trochę dalej jechać. I zapewne to będzie gdzieś... Chwileczkę, może pomniejszyć tą mapę. Aha, to nie, to źle jedziemy. Trzeba zawrócić. Chyba już wiem, jak tam dojechać. O, patrz, nic nie walnęła. Niewiarygodne, nie? O, aż do teraz. Musiałem się odezwać po prostu, żeby coś... Łoszty. Trzeba będzie przejechać mostem. No kurczę, bez jaj. Okej, dobra. Przekraczamy most. I tam mamy ten drugi generator, Chwileczkę. Teraz żeśmy źle to zrobili. A nie. Chwileczkę. Dobrze jedziemy. No to nie wiem, co wy tam gadacie. Za głupstwa. Że nie. Że to nie źle. Dobrze. A tu chyba żeśmy już byli. Z tego, co przynajmniej ja pamiętam. Ej, wyślę im rakietę. Może się opamiętają te pajaczki. Jakoś muszę trafić. A, dobrze. Poskutkowało. Poszczelać tam porządnie, no i to wszystko się... O, tam chyba kaska jest, nie? Kaski jest? Czekajcie, to porozjeżdżam. Exp i tak mi pójdzie duży. O, proszę, no padają jak... pojebane. Że już tak brzydko powiem. No tak, bo to w ogóle sztuczna inteligencja tych stworzeń przekracza zero. Albo nawet do minusa. Dobrze, to teraz. Okej. Zatrzymaliśmy się bardzo prędko. I teraz tutaj coś musimy uruchomić. To żeśmy chyba jeszcze nie byli. Takie mam przynajmniej przeczucie. W sumie dobrze mówię, bo nie poznaję tego miejsca. Więc nie byliśmy tam, uznajmy. Okej, to szukamy tego, czego szukamy. A oczywiście atak bandytów. Jakby inaczej, tradycja musi być. Szukamy kasy. O, idealnie. Ale mi się tutaj wbiłeś, bandyto. Aleś ty zły. Lepiej jak będziemy tak, wiecie, wszędzie po nim tak strzelać, to wtedy zdechnie szybciej. Psychol to już w ogóle nie wie, co robić. To najlepiej jak od razu do mnie pochodzi i ginie na miejscu. Dla mnie to już powinien od razu zginąć. Tak to w niego strzelam i marnuje połowę magazynu. No, zbieraj tą kasę. O,
I widzicie, już straciłem nawet pancerz. Nieźle, nieźle. Leaf, oby tak dalej. A na pewno daleko zajdziesz. O, tu grubo się kryła kasa. Tutaj też będzie tego dużo, zapewne. W śmietniku też coś się kryje. O, lekarstwo nawet. Co mnie to jakoś uradowało. Przynajmniej się za darmo wyleczyłem. O, tu kasa. Wszystko jest, tylko trzeba to sobie zebrać. O, lekarstwo do wypicia będzie. Co mnie wypije? Nie, znowu kliknąłem to. Nie wiem, co ja mam z tym przyciskiem. Ale patrzcie, mamy dobre SMG. Zastanawiam się, czy nie zamienić na przykład za tego pistola, bo z pistoli to ja chyba kompletnie nie korzystam. Ale to się zastanawiam jeszcze tylko nad tym. Mamy tu jakieś klas mody, które myślę, że mi się nie przydadzą. Dlatego sobie odpuszczę. Okej, co my tu jeszcze mamy? A, jakaś tarcza. Tu jeszcze skrzynię mamy. To nam coś się ciekawego. Co my tu mamy? O kurde, tutaj to są dopiero snajperki. Chwileczkę. O kurde, to ma do 200% krytycznych obrażeń. Ale z drugiej strony ta snajperka, no szkoda jej sprzedawać, bo ona ma nieskończoność ammo. No i nie jest taka droga jak tamta. Zobaczymy zresztą. Będę musiał nią w tym odcinku trochę postrzelać. Ale to nieważne, bo widzę, że już tu mamy kolejny generator. Właściwie ostatni, bym powiedział. Tu jeszcze skrzyneczka widzę do otworzenia. Sobie wszystko pootwieram. Może mógł sobie wziąć to, co mamy. Znowu snajperki. A tu SMG. To się to wszystko sprzeda. O, żeśmy... Aha, my w ten sposób chyba uruchamiamy te talerze satelitarne. Nie wiem, co one nam dają. Także... Aha! A więc co... A więc mają... Ma to coś wspólnego. Ty patrzcie. I co to nam ma dać? Jeśli mogę wiedzieć, bo to jest aż ciekawe. Co nam to daje? Aha. Talerz się nagle wyłączył. Dziwne. Nie wiem. Nie wiem, na co to miało tak być. Szczerze mówiąc, mnie to jakoś nie obchodzi. Trochę dłuższa misja, wiem. Przy okazji też trochę komentuję, to dlatego się wydłuża. Ale to jeszcze damy radę wykonać jedną, dwie misje, bo to już była naprawdę dłuższa misja, jak dla mnie. O kurde. Ale to było lądowanie. Niczym hardcore. Po prostu niczym hardcore to było zrobione. Okej, no to teraz mamy spokojnie drogę wolną. Wejdziemy na górę i sobie tepniemy. O proszę, do New Heaven. Jep, proszę bardzo. Oddamy misję. Nagroda na pewno będzie super. Nie wyczuwam, żeby to była jakaś słabiutka nagroda za taką misję. Okej, już na miejscu. Nie wiem, czemu włączałem tą grę i nagle miałem najmniejszą rozdziałkę i w ogóle grafikę mi zmieniło wszystko na niskie. Nie wiem, nie znam powodu. Gra po prostu mnie strollowała. Okej, jakąś snajperkę dostaliśmy. Okej, robimy kolejną misję. Trzeba wyśledzić starą... Nie wiem, tak jakoś dziwnie to będę tłumaczył. Jakieś stare miasto? Nie wiem, nie ogarniam.
Tak czy inaczej sprzedam sobie najpierw te śmieci, które w ogóle mi się tutaj nie przydadzą. A kasy z tego będzie sporo. Dobra, pięknie się wszystko to sprzedaje. No szkoda mi tej snajpery sprzedawać, ale no... Lepsza dla mnie będzie ta, która ma nieskończoność ammo. To jest pewne. A nawet bardziej niż pewne. Te klasmody też można sprzedać. Te mniejsze pierdółki sprzedam, bo one mi się w ogóle nie będą przydawać. Tarcze. Okej, okay. I zarobiliśmy na tym sporo, a jakieś, nie wiem, dobre tutaj mamy bronie do wyszukania, czy nic godnego uwagi. Okej, czyli teraz co mamy zrobić? A misja Old Heaven. Ha, czyli w tej lokacji jeszcze nie było. A jest gdzieś, nie wiem, w teleportacji. Old Heaven, Old Heaven. No nie ma, trzeba będzie odkryć tą lokację. No niestety. Takie jest życie. O, trochę szafeczek mamy. To fajnie. No cóż, to akurat trzeba będzie zrobić pieszo. Z tego względu, iż odkryjemy nową lokację dla Lilith. No i patrz, jeszcze nie doskoczyła. Co za... Nie powiem już co. No nie chce mi się. Ale po prostu trzeba do Rust Commons West. Aha, wszystko jasne. I co w tym Rust Commons? Trzeba będzie sobie pojazd zrespić. To jest też oczywiste, bo piechotą nie chce mi się kawału drogi podążać. Aha, czyli tutaj. To sobie dojedziemy bez problemu żadnego. Zrespij mi pojazd. Dzięki. I jedziemy tam od razu. Chwileczkę, tylko jakbym mógł dojechać. Dobra, jest sposób. Tylko wiecie, muszę po mapie ciągle się rozglądać, jeżeli nie chcę, żebym się zgubił. Teraz by się przydało skręcić. A, żeśmy teraz zrobili głupotę. Na pewnie. O kurde. Nie, czekajcie, jakoś trzeba będzie teraz stąd wyjechać. Nie znam sposobu, ale będzie. Będzie na pewno. O! Oj, 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 nie! No weźże wsiądź! Co ty robisz? O kurde, żeby to zaraz nie wybuchło, żeby to zaraz nie wybuchło. Uciekaj, i uciekaj, i uciekaj, dobrze. Ledwo, ledwie żeśmy się stamtąd wyrwali. A tu dobrze? No właśnie niedobrze. Ej, kurde, muszę się ciągle rozglądać, bo inaczej dla mnie to jest kapa. Że się dobrze nie rozejrzę i nie dojadę tam, gdzie trzeba. I na beczki też uważaj. Bo znowu byśmy mieli wielkie boom. A to ma siłę rażenia. Aha, czyli to jest ta lokacja. Aha, do Raskons East trzeba się wybrać. Jaki shit. No nie podoba mi się to. Trochę daleko. Ale to pewnie będzie ta nieodkryta lokacja. Dobra, na mapie to jest tam. Czyli znowu trzeba będzie się przejechać. Krótko ujmując. Tylko muszę patrzeć, czy dobrze jadę, żebym przypadkiem nie zrobił błędu. Ta, też cię lubię. Aha, raki. No przestań, klaptrap, mi się tu powtarzać. No i źle jedziemy, oczywiście, kurde. Tutaj jest most, proszę. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Tak mi się... A nie, byliśmy, byliśmy. Więc to nie wiem, co ja gadam.
Dobra, jest ta nasza nowa lokacja. Old Heaven. No i co? I co z tą lokacją? Oj, coś czuję, że będzie gorąco. I to bardzo gorąco. Bo to jest całkiem nowiusieńka lokacja. To tyle? Oż kurde. Aha. Czyli się zapowiada na mocną misję. Nie ma co. O, będzie epicko, będzie. Dobra. Na razie jest pusto, zero zagrożenia. O, czyli mogę coś przy okazji kupić bądź sprzedać. Jakieś tarcze wyboiste. Same shity. Oj, szkoda gadać, szkoda gadać. Tutaj sobie uzupełnię amunicji trochę. Tego nie jest dużo na szczęście. Uuu, Grenade Mode 83, lecz z levelem 31. Ale kupimy na przyszłość, tak, żebyśmy to mieli. Żeby to w ogóle jakoś nam jakoś nie przeszkadzało. Rewolwer. To są jakieś nowe upgrade'y, widzę. Dajmy sobie combat. To... Aha. Czyli to jeszcze trzeba zrobić up dla granatów, też został zrobiony. Dajmy rewolwerkowi. Proszę bardzo. A snajperce? Też już wykonano. O, żeśmy wydali trochę kasy, ale się opłaciło. Tylko trzeba będzie mieć ten 31 level. To jeszcze 3 levele. Może 2 i niecałe 2,5. No to i tak jest dużo, więc troszeczkę odczekamy, ale... Cierpliwie, spokojnie, doczekamy się. To jest stare Heaven. Bo wiem, że jest nowe, w którym zamieszkują obywatele tego miasta, ale tutaj jest stare, czyli tutaj jest puste. Dobra, odwołuję to, co powiedziałem. Rzuć granatem, pizgnij. Okej. Okay. O kurde. To jest tam z bazuki nawala i to naprawdę. Czekaj, jeszcze raz ci pisknę granata. O, i zginąłeś. Jeszcze ktoś tam z bazuki nawala. No i mamy tutaj dość niebezpiecznych wrogów. Ich tutaj już chyba lepiej nie warto lekceważyć. Zważając na to, że są niebezpieczni. I mogą stworzyć nam większe zagrożenie. Ale póki mamy jeszcze czas, to sobie możemy polutować. Aha, i teraz co? Tu idziemy. I co? I co w związku z tym? Tam ktoś jest. Z tą bazuką. Ale jest jakieś wejście, nie wiem, drabina, cokolwiek. Ty patrzcie, to jakaś skrzyneczka. Jest jakieś tam wejście na górę, jestem tego pewny, tylko dobrze się rozejrzeć i na pewno je znajdę. Mamy tutaj nowych wrogów. Dość wytrzymały. O kurde. O, żeż ty w życiu. Kto tu jeszcze nawala? Ha? A to o, tamci. Skorpio! Bez jaj, że walczę z samym sobą. Bez jaj. Bez jaj. Muszę samego siebie pokonać. Nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Gdzie ten drań? No kurde, strzelam w ciebie ile się da. Zginę od tego granata. Ale gdzie... Ale gdzie ja jestem? Muszę siebie pokonać. Żebyś mi tylko nie zginęła. No, wybornie. Czekaj. Jest! Bazooka mi uratowała życie. Dobra, masz szczęście. Ło. Ale znowu mogę pójść. Jak się nie ogarnę. Nie no, wrogów mamy naprawdę niebezpiecznych. Według mnie naprawdę to są... Naprawdę wrogowie... Nie na mój poziom.
Ale gdzieś widziałem Skorpia. Mój własny cień. Kurde, nie wierzę, że to się tak dzieje. O. Ty, działa! Jaka ta snajperka ma powera? Łoż ty. Chwileczkę, niech się załaduje trochę ta snajpera. Idzie tak we mnie, jeszcze nawalacie! No fajnie, z góry. Co za ciule. Dobra, nie. To zrobimy inaczej. O, pod... O kurde. O kurde. Teraz to już mamy tak przewalone. Mamy już tak przewalone i to na ostro. Nie, nie. To jest aż niebezpiecznie. Zakładaj mi jakieś lekarstwo. Trzeba będzie ze snajpery rozwalać. To nie ma wyjścia. Tylko dobrze trafię z tej. No i właśnie jest ten minus, że jest zbyt mocno się przegrzewa ta snajperka. Dobra, no, ale ma powera. To jest coś w tym dobrego. O, o, tutaj wszędzie są. O, proszę. Jest ta skuteczność tej snajperki, że ma kosmiczną moc. Dobra, tam widziałem jeszcze jednego właśnie. Jest nawet i dwóch. Tylko dobrze wycelować. Kurde, no! Granatów już nie mam. Sobie zdążyłem tak zauważyć. Jezu, będę tak go rozwalał pół wieku. Jak mogę już go tak... O, proszę. Dobrze dostał. O. To jest jeszcze skuteczne. Pali się koleś. To widać. Kurde, no. Podpalony, gdzie jeszcze? Tutaj jeszcze tego... Jest. Jest, jak się spalił. Aha, to dobra. Nie, skuteczny jest. Wow. O-ow. No to już zaraz będzie po nas, jeżeli się nie ogarniemy. Shit. A jaki kryt mu siadł. Pali się, kolega. No. Ktoś jeszcze. Ktoś tu jeszcze jest. I lepiej, żebym nie nie zaskoczyli ci wrogowie. Zbieraj sobie to wszystko. Ktoś jeszcze tu żywy. Jezu, jaka masakra. Ale widziałem Skorpia. I przysięgam, że on gdzieś on tu jest. Gdzieś on tu jest. Ja go zniszczę. Zniszczę samego siebie, ale no nie będzie wyjścia, to jest mój wróg. Mój własny cień jest wrogiem. Niebywałe, nie? Aż do teraz. Ktoś tu jest jeszcze. Się dobrze rozejrzę tą snajper. O, jest, jest. Pistolet trochę, nie. Po, mieszanka żywiołów. Ognia i elektryczności. Nie no, wyborne bronie mam. Kurde, i expa dostaję. Łohoho. O, teraz to klękajcie narody. Przed takimi rzeczami. Dobra, pięknie. Zarąbiście wręcz. A myśmy do tej pory nie zrobili tego, co powinniśmy. Ale tam gdzieś był Skorpio. Na pewno był. Ale w końcu jesteśmy na jakimś piętrze konkretnym. Teraz naszym zadaniem jest po prostu tam dotrzeć, dlatego może się nie ociągajmy z tym, tylko róbmy tą misję, żebyśmy nie stracili za dużo czasu. O, skrzyneczka jakaś. Otworzymy sobie ją. Co my tu mamy? Snajperka, SMG, granaty. Okej, ten odcinek będzie dłuższy, więc sobie pozwolę na to. Tam zwykła skrzyneczka. Nie, muszę poobserwować teren, bo tego jest sporo. A na lutowanie jakoś nie będę miał czasu teraz, bo
chciałbym jak najprędzej tą misję wykonać, dlatego wiecie, śpieszy mi się z tym akurat. Okej, ale to sobie otworzymy. O, proszę bardzo, znowu mnóstwo śmieci, które się potem sprzeda. Okej. O, ktoś tu nawala z rakietnicy. Tam widzę Koksa. O! Ze snajperu najlepiej byśmy... O, proszę, jak ładnie dostał, zebrał w czerep. O, to się akurat ładuje, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak przeładowanie. I teraz musiałbym tam wskoczyć, tylko nie wiem, czy ja tam w ogóle doskoczę. Nie wiem, no jakoś bym musiał przejść. Trochę teraz trzeba będzie parkouru wykorzystać. Ogólnie. Okej, dobra. To się zrobi, spokojnie. Tylko teraz na górę wejść tutaj. Trzeba jakoś tam doskoczyć. Tylko nie spadnij, kobieto. Ledwie parkour umiesz. Ale na pewno go nie masz w jednym paluszku, jak na przykład asasyni. O, tu można wskoczyć, jak miło. I teraz pięknie. Czyli trochę parkouru nam nie zaszkodzi. No patrz, o, jak się fajnie sfajczył kolega. Dobra, tu jeszcze mamy. Dobra, trzeba będzie cię z pistola wykończyć. Trochę sobie z niego skorzystamy. Czemu ja puduję? O, idzie. Jest moc. On tu już się sfajczy, więc chyba nie warto nawet na niego ammo marnować. Tu coś mamy. Teraz tutaj sobie skoczyć, proszę bardzo. I mamy parkour. Umiemy parkour? Umiemy. Tylko trzeba chcieć. No coś z niego fajnego by powypadało. Rakietnica jakaś. Pewnie lepsza, założę się, że lepsza. Nie, gorsza, dobrze. Tu skrzyneczka, w której pewnie znowu będą jakieś śmieci. Okej, tylko teraz jak się dostać tutaj wyżej? Właśnie chyba miałem się wyżej dostać. Coś mi tu nie pasuje, naprawdę. No, patrzcie. Co ja mam zrobić? To jest pytanie moje. A? Proszę się, mam to. Kurczę, odcinek będzie naprawdę długi. Nie wiedzieć czemu. A to Old Heaven jest większe od New Heaven. Dlatego jest stare, bo większe. Bardziej niebezpieczniejsze od innego terenu, czyli New Heaven, które jest mniejszym miastem, ale się będzie rozrastało. Tylko kurde, co ja mam zrobić, bo ja naprawdę już pojęcia nie mam. Coś tutaj z tym talerzem to ma wspólnego. Tylko co ja to mam zrobić, to ja już nie wiem. Nie wiem, przebiegniemy się dalej po prostu. Tak, na dobrą sprawę. Tu mamy... Dobra, teraz pistolecik. Rewolwer. Się sfajczył kolega. Ło! Lepiej go szybko rozwalić. Fajczę ten turek. Już się pali. Ło! I level up! Dziękuję. Dziękuję, naprawdę nie ma za co. I teraz dajmy sobie tutaj, proszę bardzo. Okej. Opłacało się, opłacało się. Zabić go, żeby dostać level.
I świetnie, pięknie to nam chodziło. Coś leży. O, już mamy full. Coś tu mamy. Coś w stylu magazynu jakiegoś. Nawet fajnie bym powiedział. Nie da się jakoś szybciej sprzedać tego wszystkiego, bo też nie chcę się tego po kolei sprzedawać, ale dobra. Zrobimy to. I bym może skończył odcinek, żeby nie był naprawdę tak. Co ja żem sprzedał? No i teraz to kupuj, teraz to kupuj. Zamienimy sobie te karabiny tym razem. Ja już... Czekajcie, tu mamy jeden karabin. Sprawdzę, co sprzedałem. Się tak nie obejrzałem nawet. Wszystko sprzedaję na potęgę. To zostawiam. To idzie na sprzedaż. Kurde, chcę... Aha, to są te... to tutaj lepiej. Chwileczkę. Dobra, sprzedajemy. Tak czy inaczej. Najpierw te wszystkie pierdółki. Bezużyteczne. Chwileczkę. Tu mamy jakąś tarczę. Tylko ja nie wiem, które... 496 ma moja tarcza, tak? No, to są wszystkie słabiutkie. Ale no, sprzedać można. I już mamy grube pieniądze. No i to zostawić, czy kupić sobie ewentualnie to. To mnie właśnie zastanawia. Tu jakaś lepsza bazuka, ale my mamy najlepszą. Dobra, kupimy sobie ten karabinek. Czemu by nie? Teraz sobie go zakładam za ten. O, proszę. I teraz będziemy cisnąć damage'em. Sprzedajemy te syfy. Sorki. Teraz mamy karabinek. Teraz będzie damage. Teraz będzie moc. Okej. Okay, to może już skończymy odcinek. I w następnym odcinku będziemy kontynuowali tą misję. Bo jakoś nie chce mi się... tego, szczerze mówiąc, dalej nagrywać, żeby ten odcinek miał, nie wiem, godzinę, bo nie chce mi się tak. Dziękuję wam bardzo, tak czy inaczej, za obejrzenie 31 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!